Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj mamy 6 grudnia i rozpoczynamy 6 vlogmas. Dzisiaj mamy Mikołajki i ja już dostałam swój prezent, więc chyba byłam grzeczna w tym roku. I co, ale zaraz wychodzę do szkoły, także otworzymy go po szkole, bo nie mam już czasu, za chwilę muszę wychodzić, pokażę wam jeszcze w co jestem ubrana. Niestety nie jest to nic świąteczno-mikołajkowego, tak jak miałam w zeszłym roku, ale to dlatego, że nie znalazłam żadnych fajnych jakichś sweterków albo bluz. Ja teraz noszę takie duże rzeczy oversize'owe i przez to moje sweterki z zeszłego roku dla mnie są za ciasne, jest mi w nich niewygodnie i czuję się niekomfortowo, dlatego już wolałam się ubrać coś, co nie jest świąteczne, żeby było mi bardziej komfortowo niż żeby mi było niekomfortowo, ale już wam pokazuję, co jestem ubrana. Mam na sobie taką wielką bluzę z Bershki, którą pokazywałam wam na vlogmasie pierwszym, jak robiliśmy haul. Do tego czarne, długie spodnie, pasek ze Stradivariusa, spodnie też ze Stradivariusa, skarpetki z Diesla i chyba zakładam niebieskie Jordany, ale jeszcze nie wiem, także no. Ale póki co idę się zbierać, bo na dole mi się robi owsianka z My Muesli, także jestem ciekawa, bo dzisiaj będę testować pierwszy raz. Lecę do szkoły. Dzisiaj do szkoły możemy zebrać czapki świętego Mikołaja i wtedy nie będziemy pytani. Co prawda ja dzisiaj nie mam żadnej lekcji, na której mogłabym być pytana, ale no, zabieram i tak. Także widzimy się po szkole. Moi drodzy, ja właśnie wracam do domu, zobaczcie, jaka za mną śnieżna kraina, ale jest tak zimno, że dosłownie zamarzam i powiem, że ja już nie wiem, co ja mam robić w takiej sytuacji, bo ja mam czapkę, mam kurtkę, nie mam szalika, ale mam wysoki kołnierz w kurtce. Mam bluzę, mogłabym mieć jeszcze kaptur, ale no nie mam dzisiaj. Mam długie spodnie, skarpetki, buty mogłabym mieć cieplejsze. Okej, bo co prawda, bo obiecałam sobie, że więcej nie założę blazerów, jak będzie zimno, i założyłam. Także nie uczę się na błędach, ale no śniegu jest sporo, całkiem. We Wrocławiu jest dużo mniej, ale wiadomo, tam często jeżdżą samochody i to wszystko po prostu topi się pod kołami. A tutaj u nas rzadko kto przejeżdża, to jest dużo tego śniegu. Wracam do domu, zjem sobie ciepły rosołek. Mam dużo dzisiaj rzeczy do zrobienia, ale otworzymy sobie na pewno kalendarze adwentowe i wam pokażę, jaki prezent dostałam, bo sama jestem ciekawa, nie otwierałam go jeszcze, więc zrobimy reakcję. Dobra, wchodzę do domu. Dotarłam, moi drodzy, do domu. Piję sobie herbatkę. Jem mandarynkę, ale czas zobaczyć, co dostałam na Mikołajki. Uwaga, uwaga. Już widzę moje ulubione słodycze. Tak, o, pierwsza rzecz to kinderki. Proszę bardzo, takie zwykłe opakowanie. Wydaje mi się, że tutaj są po prostu dwa opakowania takich zwykłych kinderków. Następnie mamy Mikołaja, proszę bardzo, tak się on prezentuje, też z kindera. Szokobonsy, czyli jedne moje ulubione słodycze. Ja w ogóle ich tak dawno nie jadłam, że zaraz sobie chyba spróbuję. I to są teraz moje ulubione słodycze, serio. Nie ma nic lepszego od Maltesersów, one są tak dobre. No można zjeść całą paczkę naraz, bo one nie są aż takie słodkie. I wielkie opakowanie to Fifi. No i oczywiście kasiorka. Ta kasa, którą dzisiaj dostałam, z pewnością jutro zostanie już wydana, z racji, że uwaga, uwaga, idę jutro na tatuaż. Dokładnie tak, moi drodzy. W końcu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiłam tatuaż. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia kiedy, ale dawno, dawno temu. Także czas zrobić kolejny, a jutro naprawdę będzie się działo i będzie to już taki, no, poważny tatuaż. Także już się nie mogę doczekać i w dodatku będą dwa tatuaże. Także super. A tymczasem biorę się za montowanie wczorajszego vlogmasa, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Także lecę z tym, już to zajmie mi nie tak długo. Postaram się jak najszybciej to zrobić. I co? Widzimy się, jak skończę.
Dobra, zmontowałam właśnie vlogmasa, dodaje się na kanał. Nie jestem zadowolona z tego vlogmasa, bo jeżeli go widzieliście, to ten piąty vlogmas, to tak naprawdę całą niedzielę przesiedziałam, nic wielkiego nie robiłam i przez to ten vlogmas wyszedł dość nudny, ale za to mam nadzieję, że odrobię i ten vlogmas będzie lepszy. Więc co, myślę, że czas otworzyć kalendarze adwentowe, więc po nie idę. Okej, a więc co, lecimy z kalendarzami adwentowymi. Zaczynamy od The Body Shopu. I dzisiaj mamy szóstkę. Szóstka Mikołajki. Te kalendarze muszą mnie dzisiaj zaskoczyć. To musi być coś, czego bym się nie spodziewała, bo Mikołajki, to wiecie, są zawsze dwa takie główne prezenty w kalendarzach. Jeden jest na Mikołajki, a drugi jest na Wigilię. Więc uwaga, co dali nam na Mikołajki? What the fuck? Co to jest? To jest jakiś cleaning cloth. Jakaś ścierka. Co to jest? Jak ja to mam wykorzystać? Pewnie do wycierania twarzy. Tak mi się wydaje. No, The Body Shop, nie postarałeś się. Wolałabym krem do rąk na szóstego. Dobrze, teraz Kinder i ja wiem, co dzisiaj będzie. Tutaj dzisiaj będzie Mikołaj. Okej, jest elf. Taki elf. No, piękny. Piękny. Czym nas Sephora zaskoczy w te piękne Mikołajki? Okej, mamy tutaj szóstkę. Szybko znaleziona. Uwaga, uwaga. Okej. Mamy plasterki z węglem na nos. To też niezgodny prezent na Mikołajki. Także póki co jestem zawiedziona. Kinder jedyny, co mnie zaskoczył. Nyx. Uwaga, uwaga. Dzisiaj mamy cień do oczu i to taki z takimi ładnymi, połyskującymi drobinkami. O, proszę bardzo, tak się prezentuje ten cień. Otworzę go wam. Okej, jest ładny, taki delikatny. Także Nyx, gratuluję. Na razie póki co prowadzisz dzisiejszą konkurencję. Dobra, przechodzimy do kalendarza do mojej mamy, bo tego jestem bardzo ciekawa. Uwaga, uwaga. O, jest! To był jeden z prezentów, jeżeli mam być szczera, to był jeden z prezentów, które mama po prostu tam, jak jeszcze nie wiedziała, co jeszcze może dodać, bo miała kilka takich pustych okienek, to ja jej podesłałam ten pomysł. Jest to ten taki jakby Kodak, czyli taki aparat na kliszę, to się jakoś nazywa, ale nie pamiętam jak. Ale wezmę na pewno na jakąś imprezkę najbliższą, którą mam w piątek i w sumie w sobotę też. Także wezmę. W ogóle jestem ciekawa, ile tutaj mogę kliszy pokręcić na początku, żeby ustawić kliszę. Przytrzymujemy latarkę, aż ona się włączy. Robimy fotę i tutaj pozujemy. A ja w ogóle widziałam tak, jak laski robiły, o, właśnie w ten sposób. I robiły sobie zdjęcia, więc będę tak robić. Przykłada się. Pozuje się i robi się fotę. Kozacko! I uwaga, ostatni kalendarz to My Muesli. Okej, okay, nic specjalnego, jak mam być szczera. Czyli orzechy i wiśnie w czekoladzie? Tak? Nie znam niemieckiego aż tak, ale brzmi to dobrze. No, to są nasze dzisiejsze zdobycze z kalendarza. Jak na to, że są Mikołajki, to liczyłam trochę na coś więcej, ale... Ale było. Moi drodzy, mam najwspanialszych przyjaciół ever, z racji, że przed chwilą moi koledzy przyjechali. Tak, zaraz wam pokażę w ogóle, jak to wyglądało, ale byli ubrani za Mikołajów. Jeden właśnie miał całe przebranie Mikołaja. Ich nawet fura była przebrana za sanie i wyglądało to po prostu przepięknie. Wrzucam wam tutaj snap, jak to wyglądało, bo naprawdę było mega. Dziękuję wam bardzo, chłopaki. Marcin, Mączka, Krzysiu i Zawada. Tak, dziękuję wam bardzo i dostałam właśnie od nich jeszcze prezent. Jest to taki słodki misiu, no przeuroczy. I do tego jeszcze żelki, które już otworzyłam i reszta słodyczy. Także mega dziękuję wam bardzo. A ja słuchajcie, już mam plan na tatuaż. Nie pokazuję wam na razie, co tutaj jest, ale jest to jeden tatuaż z dwóch, które będę jutro robiła, ale to zobaczycie na jutrzejszym vlogmasie, także stay tuned, a teraz idziemy ubierać choinkę. Mhm. Dobrze, moi drodzy, a więc jesteśmy na naszym tarasie. Tata mi właśnie odpala lampki, bo odpalamy tutaj je zawsze przez aplikację. Także tam mogę
odpalić i zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, jest tak przeświątecznie. I w tym roku ubieram choinkę sama. Zawsze jak mieliśmy taką wielką, no to ubieraliśmy ją wspólnie, ale tym razem jak mamy taką małą, to ubieram ją sama. I powiem wam, że jeśli chodzi o mnie, to ja lampek na choinkę nigdy nie zakładałam. Mama przebiegła. Zawsze robił to mój tata, z racji, że wiecie, on jest wysoki po prostu i po prostu zawsze on to robił, bo dosięgał wszędzie, także ja nawet nie mam do końca pojęcia, jak się zakłada lampki. Zakładałam na przykład w szkole, także powinna mniej więcej wiedzieć. No a tak się prezentuje nasza choinka, jest ona właśnie taka mała na takim wielkim kiju. No bo w tym roku, tak jak mówiłam, nie może do niej po pierwsze dosięgać luna. A druga kwestia jest taka, żeby ona nam po prostu nie zlatywała. W sensie, żeby się nie psuła. Ale fajnie, będziemy mieli choinkę. Boże, jak ja za tym tęskniłam. Tak się cieszę. Dobrze, udało się. Sprawdzamy, czy te lampki działają. Jej! Działają! Proszę bardzo. Przepiękne. Dobrze, tata mi poradził, że lampki się zakłada od góry. Także tak więc też zrobimy. I znowu oczywiście co? Chciałam je rozplątać, a je O nie, co ja zrobiłam? A, dobra. A, bo one gasną i się zapalają. Taki bajer. O kurczę. Mamy z efektem specjalnym. Dobra. Czyli tak, lampki się zakłada od góry. Wszyscy, cały świat to teraz robi. To nie może być trudne. Tył choinki nie musi być wcale ładny, prawda? Może, żeby przód był ładny, czyli obrócimy tak. Wow, ale pięknie! O Jezus, co to? Nie. Nie. O! Perfekcyjnie! Teraz można obczaić, gdzie jest za dużo, a gdzie za mało. Okej, okay, teraz jest perfekcyjnie. Okej, okay, i teraz, moi drodzy, zakładamy bombki. Dokładnie tak. Nie mam was na czym postawić, niestety, niedobrze. Dobra, a więc pierwsze bombki prezentują się tak. Ja co roku mam dokładnie te same bombki, także tutaj nie będzie jakiegoś zaskoczenia. Proszę bardzo, tak one wyglądają. No i co? I zakładamy jedna po drugiej. Mam też takie choineczki, wyglądają one przesłodko. O, jeszcze mam, patrzcie, takie gwiazdki, a te w ogóle bombki to są moje ulubione, bo one tak się ładnie komponują z tymi światełkami. O, i te też są piękne, takie srebrne. Czy ja powinnam ubierać też tył choinki? Chyba powinnam. Szyszki, też piękna sprawa. Szyszka ma swoje honorowe miejsce tutaj. Oh no! Bombko, nie rób mi tego. No i masz ci. Nie ma tego złego, ponieważ słyszałam, że zbite bombki przynoszą szczęście na nowy rok. Moi drodzy, mam towarzystwo. Lunka, przywitaj się. A, Luna. Zobaczcie, moi drodzy, tak się prezentuje ubrana choinka i najlepsze jest to, że widać ją w lustrze i wygląda to, jakbyśmy mieli dwie choinki. Więc jeżeli, uwaga, jeżeli macie jedną małą choinkę, postawcie ją przed lustrem, będziecie mieć dwie małe choinki. Dokładnie tak. Okej, moi drodzy, a więc to było na tyle, jeśli chodzi o ozdabianie choinki. Tak ona się prezentuje, jest przepiękna moim skromnym zdaniem. Dobra, idziemy stąd. Luna! Luna, chodź! Wracamy, chodź! Okej, moi drodzy, a więc to na tyle, jeśli chodzi o tego vlogmasa. Ja właśnie kończę go montować i lecę spać z racji, że mamy już po 12:00, jutro wstaję na 6:00 do szkoły, później idę na tatuaż, także jutro też będzie ciekawy dzień, a mam nadzieję, że ten vlogmas wam się podobał, bo w końcu działo się coś więcej i więcej ciekawych rzeczy, także jeżeli coś takiego wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już jutro, do zobaczenia i cześć!